dwóch mistrzów świata, dwóch kapitalnych zergów, najlepsi europejscy gracze od wielu lat. W górnym lewym rogu Ricardo Romiti, Reynor z Crazy Gaming, jest jeszcze czapeczka Red Bulla, żeby wszystko się zgadzało. No i w dolnym prawym rogu Jona Serrala, albo Sotala, czyli Serral z Teamu NCE Sports. Aktualny, obecny mistrz świata, to właśnie on pokonał Reynora na doskonałej katowickiej scenie w tym roku. No już trochę ponad pół roku temu to było, ale mecz i cały turniej nie do zapomnienia. No i ta decydująca 7. mapa, coś pięknego. Jak ktoś nie widział, jak ktoś nie pamięta, to polecam sobie u mnie na YouTubie zobaczyć, wyczarować. A na razie oglądamy finał drabinki wygranych podczas Dreamhack Masters Atlanta Europe. Trzeba ustalić, który z tych zawodników będzie mieć troszeczkę łatwiejszą drogę do mistrzostwa, a który będzie musiał jeszcze na dole się zmierzyć. Zobaczymy z kim, bo albo z Showtime'em, albo z Klemem. No, praktycznie zawsze, gdy tych dwóch graczy gra ze sobą ZvZ, to są no, kapitalne spotkania. Bardzo rzadko są one jednostronne. Tak, przez chwilę marzyłem, żeby może Reynor zagrał Protossem, ale chyba nie może. Chyba musi cały czas grać Zergami, ale chyba już też wydaje mi się, że trochę mu przeszło granie właśnie Protossami na Zergów. Bo przez dłuższą chwilę nie widziałem, żeby grał właśnie rasą Protossów. No to teraz zobaczmy, kto wygra pierwszą mapę. Z chęcią zobaczyłbym taki bardziej rozciągnięty pojedynek między nimi. Męczą sobie haczerki, ale to tylko dwa linki po każdej stronie mapy, więc dużego się raczej tutaj nic nie zdarzy. Patrzę, kiedy oni ze sobą ostatnio grali, aż zobaczę, bo na Homestar Cup nie przypominam sobie tego pojedynku, czy na TSL-u, szczerze mówiąc. A może to tak szybko przeleciało, że aż człowiek zapomniał. A jednak w TSL-u się spotkali. No tak, w Winner Bracket, w Round of Four, dobra. Ale trzeba przyznać, że właśnie spotkali się, czyli to by było no miesiąc temu, a jeszcze wcześniej około 4 miesiące temu. Nie tak często właśnie grają na siebie ci zawodnicy. Ostatnio, gdy ze sobą grali właśnie w TSL-u, wygrał Serral 3-2. No i potem była trochę niespodziewana sytuacja, bo Reynor nie spotkał znowu Serrala w finale. A jednak oni finały ze sobą mieli nadzwyczaj często. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że generalnie statystycznie i historycznie więcej wygrywał Serral z Reynorem niż Reynor z Serralem. Ale pamiętam takie okresy, gdzie nawet 5 wygranych turniejowych z rzędu miał Reynor nad Serralem i to było z 5 miesięcy nawet takiej dominacji, jak nie więcej nawet, chyba z 8. Wtedy Serral nie mógł go pokonać. Spokojnie się rozwijają, żaden nie wychodzi poza standardowe ramy ZvZ. Trzeba przyznać, mocno dronują, no przed 5 minutą ponad 50 dronek już posiadają. Bardzo zacnie, bardzo dobre wartości robotników. Ale chwileczkę, bo teraz Reynor robi same zerglingi dłuższą chwilę, nie robi dron. Serral te drony jeszcze dorabia, tutaj 2 bane'y zostały wykryte, jeden już zatrzymany. No, musi z Roachami się na pewno też bronić Serral, no i z Banelingami to już w ogóle na pewno. No, nie najlepsza ta pierwsza eksplozja, bo teraz Serral nie ma za bardzo czegokolwiek do obrony. Reynor biegnie dalej. No, jak rywal jest nieprzygotowany, to tak na pewno może powiedz. Strony zaczynają się bronić w naturalu. Ogarnia to mikro Serral całkiem przyzwoicie. Tak jest, tu się wybronił, tam się wybronił. No i w zasadzie to... Tutaj chyba jakieś masywne eksplozje miały miejsce, bo Reynor nagle nie ma nic. Ani jednostek walczących, ani ekonomii. W zasadzie Reynor nie ma niczego. Coś tutaj fatalnego było. Zawod realizator powinien wyciąć widok Reynora za to, że ma czapkę na głowie. Nie wiem, co jest złego w czapce na głowie, ale tak samo w Formule 1, jak oni tam odbierają puchary, też ich wszystkich powinni wyciąć, bo też często są w czapkach od sponsorów. Skandal. Jak widzimy, Spire zagrany przez Reynora. Dużo, dużo szybszy niż ten fiński. No i zaczyna się mutaliskowanie. Serral leciutko może przewagę ma, ale no w sumie mutaliski to mogą wszystko wyrównać. A nawet powinny wyrównać. Serral też nie stawia czwartej bazy, Reynor po nią sięga. No i też, że trochę szybsze jest ulepszenie Włocha. Dobra, tu się wycofał, tam przeleciał, za chwileczkę. No jeszcze Overseera chyba tam Reynor Serralowi bije jednym mutaliskiem, a tutaj przybyły już pozostałe mutaliski. No i takiego Overlorda chciałby na pewno machnąć Reynor. Kurczę, takie dziwne to było, bo niby dobry początek dla Fina, a jednak Reynor teraz spokojnie będzie dyktować warunki kilku kolejnych minut. Serral gra koruptory. O, już dużo gier między nimi widziałem, gdzie jeden grał muty, drugi koruptory. I nadzwyczaj często wygrywał ten gracz, który decydował się na mutaliski. Ale poczekamy, zobaczymy. Okej, bardzo ładny dojazd pierwszego koruptora, który był taką ranną łanią oddzieloną od stada. Ile proporcja jest prawie 1:1, to bardzo dobrze dla koruptorów, ale ładnie go ściga. Ten Serral widać, że się skupił na kontroli i tutaj też niezłe wejście. Jest potencjał na rozwalenie dronek. Ej, nie ma nic, Reynor. To naprawdę jakie dziwne zakończenie. Gdzie jest defensy? O ja, tu jest kontratak jeszcze. Jak się wszystko nagle sypie z obu stron i tak niby Reynor mocno uderza. Znaczy, Serral mocno uderza, to on traci drony. 23, tutaj do 9. Roache powinny chyba za tymi dronami się teraz uganiać, ale Serral chyba jeszcze chce Hatcherkę rozwalić. Teraz potężny supply lag będzie. No bo padają Overlordy Reynora. Reynor ruszył na kontrę jeszcze innymi jednostkami, ale jest ich zdecydowanie za mało. No, spada zaopatrzenie Włocha. Serral musi się chyba zawrócić koruptorami, bo jakby ich zajęcie jest proste. Gonić i niszczyć mutaliski. Jak widzimy, też dojdzie do jakiegoś przechwycenia kilku Roach, wykorzystuje swoją mobilność. Czemu Serral tymi koruptorami tak długo stał? Koło trzeciej bazy rywala, może jeszcze właśnie jakieś Overlordy łapał. Teraz ustawianie Roach między minerałami to jest to, na czym powinien się skupić. Zdecydowanie ma więcej jednostek Serral. Taki jeden mocny, zdecydowany push, a chyba wystarczy. Cała nadzieja już tylko w mutaliskach. No ale tutaj jest sporo królowych. Można by je rozwalić tymi mutaliskami jak najbardziej, no ale to też niekoniecznie przybliża do zwycięstwa i też kupuje czas koruptorom. Zerglingi z +2 jak świetnie oprawiły Roache. No dobra, może jeszcze lądową drogą trochę pobiega Reynor. Może, ale to jest kolejne przechwycenie. Za moment koruptory polecą i rozwalą Hatcherkę, coś czuję, że może się na to... Znaczy, nie może, ale jest taka opcja przed Serralem, tylko wtedy coś od tych mutali pewnie straci. Robi kolejne królowe Fin. Oj, tutaj to wejście nie jest najlepsze pod Spine Crawlery, aczkolwiek do pierwszej bazy można się przedostać. Kontynuuje atak w kierunku godziny pierwszej Serral. Cały czas o wiele więcej jednostek posiada. Nie ma sporów z jakiegoś powodu. Nie wiem, czemu Serral o nich zapomniał, czy świadomie i celowo ich nie robi, żeby mieć więcej innych jednostek, bo tutaj każdy jeden karakan może być na wagę złota. Świetna kontra, ale widzę, że obaj zawodnicy niszczą sobie dużo dron. Teraz mają po poniżej 30 robotników. No ale za moment Reynor będzie z powrotem na dwóch bazach, z czego tutaj z pierwszej nie zbiera. Tak jest, spokojnie. O, i te kilka dronek też chce zabrać Reynorowi. No nie no, nie ma opcji, żeby mutaliski wygrały tę bitwę w powietrzu. Reynor chyba już wie, że jest to krok nad przepaścią. Serral odbudowuje drony. O, teraz to nie puści łatwo. Serral teraz nie puści. Za fraki wyjazd tym mutaliskom. No nie ma opcji, żeby Reynor to ugrał. Tak jest, GG. Podoba mi się, że zaczął przez chwilę budować Hive'a. Nice, ładna pierwsza mapa. Taka nietypowa. Ale jednak idealnie wjechał Serral. Jest bardzo trudne dobrze zbalansować liczbę koruptorów i roachy, jak się walczy na Mutalisk Bane. I już druga mapa, Inside and Out. Obaj gracze grają na 16 punkcie zaopatrzenia Hatcherkę. Ciekawe, jaka tutaj będzie koncepcja od Reynora, skoro no, zaskoczenie Mutaliskami nie było najlepsze. Jak pamiętam takie wywiady i wypowiedzi Serrala, gdzie właśnie on mówił, że na Muty za bardzo nie lubi grać, on woli walczyć roachami na roache. A Reynor oczywiście lubi Mutaliski, lubi tak trochę pod włos wziąć Serrala. No i prawie mu się udało. Dobrze zaczął, ale już niestety gorzej skończył. Interesujące, że tylko na 3 bazach udało mu się Finowi tak to rozegrać. Dobre ataki w dobre miejsca i z górki. Ale oni przeważnie mieli takie no bardzo zacięte mecze. Jeszcze łyczek nerwowy u Reynora i zaraz już na pewno nie będzie można nic pić, bo cała uwaga musi być na kontroli jednostek. Ciekawe, czy będzie na tej najkrótszej mapie w puli, na Inside and Out, jakiś atak z roachami szybki. Jest wiele takich zagrywek na 20, nawet 7, 30 kilku, na 40 paru dronach, a i na 50 kilku się takowy znajdzie. A może obaj po prostu pójdą mega ekonomią w inne rzeczy. No to oni są tak dobrze, że wszystko mogą zrobić. Ale są pewne tendencje. Tak jak mówiłem, Reynor całkiem lubi Mutaliski. Na Serrala grać. Ale na tak krótkiej mapie to bym chyba Mutalisków nie polecał nigdy. Dokładnie ta sama koncepcja, jedyna różnica jest taka, że Reynor trochę szybciej zrobił swój Event Chamber, ale to jest jakieś 10 sekund różnicy i to wszystko. Nie wiem, czemu Serral w sumie ma te zerglingi po prawej i lewej stronie mapy. Może coś by tam chciał ukrywać? O i proszę, mamy Roach Warren. Pytanie, czy do ataku, czy z przezorności. Serral też ulepsza roache, tak samo jak Reynor. Widzę, że ta różnica Vivo Chamber to nie ma dużego znaczenia, jak tak samo zaczynają ulepszenie. Zerknął tylko zwiadowcą Serral jednym i teraz drugim. Aha, no to po to są te zerglingi po obu stronach mapy. Troszeczkę się rozejrzeć, ale nic więcej. No i tutaj każdy tylko patrzy, kiedy tutaj rywal przestanie robić drony, kiedy trzeba będzie samemu robić roache. No i pierwszy kolejkuje te jednostki Reynor, ale na 45 dronach to nie będzie ani wczesne, ani... W zasadzie on nawet nie zaatakuje, bo na tej ilości gazu, jaką posiada, nie robi się ataków. Dopiero teraz dostawia ekstraktory, więc te roache, które teraz gra Reynor, to one są takie no, do bezpieczeństwa, do obrony. No zobaczył teraz jednego roacha Serral, od razu Spine Crawler. Jakby podejrzewał, że tych roaczy będzie więcej, ale nie będzie więcej, panie Finn. Będą kolejne drony grane. No w sumie może dlatego, że teraz się Serral trochę wystraszy, to Reynor wyjdzie na drobne prowadzenie ekonomiczne, ale bardzo drobne. Aż nie wierzę, że Reynor przeszedł całą mapę tymi jednostkami, ale chyba wychodzi z założenia, że dobra, on i tak nie ma prędkości opracowanej. Nie ma co się stresować. Tak jest, kolejne drony robią obaj zawodnicy. No pięknie zidentyfikowane to jest. To mój największy podziw budzi. Że tak szybko ustalił Serral. Okej, to jest tylko kilka roczy straszaków. Nie muszę się bać, bo to jednak jest zmyłka. No i on też miał dużo szybszy Lair, więc ma dużo szybciej rozpoczęty Spire. No proszę, nawet Serral będzie mutaliskować. Szybkość do Roachy też grana. Prawdopodobnie Serral z tym zagraniem nie zagra dwóch ulepszeń jednocześnie. Może jeszcze jedno do Roachy albo do ataku, albo do pancerza. Natomiast Reynor mógłby zrobić drugie Evo Chamber. To by było bardzo... takie bym powiedział klasyczne. Teraz takie same roache i potem mocny atak przed mutaliskami. I typowe ZvZ byśmy zobaczyli. Czwartą bazę już powolutku budują obaj gracze. Reynor będzie trochę szybszy. No i zwiadowca Fina leci, patrzy. Trzymamy tutaj właśnie jakąś ciekawą technologię. No proszę, Reynor zagra ten nawet... O właśnie, roache zrzucane przez Overlorda. Czyli chce mocno postawić na atak lądowy. Serral teraz to chyba zobaczył, no bo leci Overseer, znaczy Overlord. Overseer Reynora swoją drogą też przeleciał po bazie fińskiej. No i Serral teraz musiał ustalić, czy gramy mutaliski faktycznie, czy jednak roache dla bezpieczeństwa. Ale mi się mega podoba decyzja Reynora, że on teraz tak wychodzi, znowu tak naprawdę markuje atak, a robi drony i robi Hydraden. Się wydaje bardzo dobra decyzja. Bo teraz ciężko się będzie przebić atakiem, skoro i tak Serral zrobił roache. Co prawda tego Reynor nie wie, ale pewnie zakłada, że tak może być. A nie jakieś tam mutaliski, ale nawet gdyby to były mutaliski, no to już hydraliski są budowane. Także świetna decyzja Reynora, no. To jedno dodronowanie teraz, czwarta baza, kolejny siódmy ekstraktor. Bardzo dobra decyzja, no bo Serral utknął teraz tak w zasadzie w takim rozkroku pomiędzy... O, jeszcze supply block ma... No ale ani ekonomii nie ma jakiejś świetnej Serral przez chwilę. A technologicznie no też nie zrobi masy mutalisków, bo te roache zostały trochę wymuszone. Ta jedna presja dużo dała. Same mind gamesy. No trochę tak jest, że trzeba udawać, że coś się robi, a jednak jest co innego na tym poziomie. Trzeba takie rebusy robić rywalowi, no bo ciężko inaczej przewagę zbudować. Jest faktycznie drugi Evo Chamber od Reynora, chociaż trochę późny. W zasadzie to nawet nie wiem, czego potrzebuję w tym scenariuszu, no ale dobra, zaczął opracowywać pancerz. No i w końcu Serral też swoje mutaliski aktywuje. Tutaj zdecydowana przewaga liczebna po stronie Fina. Chociaż nie, chwileczkę, bo tam są jeszcze roache po prawej stronie. No dobra, może znajdzie jakąś ładną lukę w obronie. Tutaj akurat nie wiem, czy Serral może walczyć. Tutaj są też przecież hydraliski. Mocno wygląda ta akcja. Stąd akurat... Mam wrażenie, że Serral to za mało roache tutaj zostawił na froncie, gdzie jest największa batalia. I chyba teraz je trochę przerzuca. 9 dronek straconych. Spada deszcz ognia na jednostki Reynora, te same ulepszenia. Czy mutaliski powracają? Nie, mutaliski chyba są gdzieś tam daleko na mapie zostawione. Teraz je ruszył Serral. Ale fatalna strata, idealny. To było perfekcyjne wejście Reynora, naprawdę. 10 dronek. Osłabiony rywal. Chociaż, no dobra, spokojnie. Meczu jeszcze nie wygrał, aczkolwiek jest w dobrym położeniu, no bo ulepszenia zaraz będą po jego stronie. Skończy Hive'a niebawem. A Serral uznał, że chyba jest tak bardzo do tyłu, że musi zagrać taki wjazd ostatniej próby. Roache z Banelingami. To też się zdarza. Dobra, fajne zakończenie się w takim razie szykuje. Gdzie te zerglingi, gdzie te Banelingi, panie Finn? Jeszcze zakopywanie do roache jest. To Serral widzi po tych kolcach, można na grzbiecie karakanów poznać. Bo gdy to ulepszenie Tunneling Close nie jest opracowane, to tych kolców nie ma. Serral oczywiście natychmiast dorobił Overseery, żeby zakopane roache mu nie przeszkadzały. Już teraz nawet biegnie w kierunku zakopanych roache, których niby nie widział. Ale wyczuwam. No i tak jest. Tutaj już niezła obrona od przodu. W sumie tutaj też ma dużo Serral. Może żyje na pewno, ale będzie musiał wygrać no, nadchodzącą nieuchronną batalią. I zobaczmy, że już teraz 30 zerglingów prawie robi Serral, tam bez dwóch sztuk. I te zerglingi muszą się zamienić w Bane'y i dosłownie w ciągu najbliższych 2-3 minut Serral moim zdaniem musi wygrać, albo przynajmniej bardzo dużo złego zrobić Reynorowi. Bo w przeciwnym razie zakończą się ulepszenia dla Reynora 3-2 i wtedy to już nie będzie dobrej przyszłości dla Fina. Już się morfują Bane'y. Ciekawe, czy to widać, bo tam są jakieś zakopane Roache. Bardzo ciekawe. O! Okej, tutaj przez chwilę był dziwnie ustawiony Serral. Część jednostek walczyła, druga część nie, ale w sumie Reynor też nie był perfekcyjnie może ustawiony. Unika korosivów tak jak trzeba. Kolejne Roache są w budowie. To jakaś... O, no. I teraz zobaczmy, czy te Bane'y... Gdzie one się turlają? No oczywiście w Hydraliski najlepiej by było, albo jakieś mocne skupisko Roache rozdziela swego przeciwnika tym manewrem Serral. Bardzo mądrze postępuje, bo on nie eksploduje Bane'ami, bo to nie chodzi o to, żeby tylko wjechać i tam zrobić strzała. Chodzi o to, żeby te Bane'y też przyjęły jak najwięcej ciosów wrogich Roache. No bo jak Baneling żyje, no to jeszcze tak z 2-3 uderzenia tego Roacha przeżyje. I w tym samym Roache Serrala nie otrzymają tych ciosów. A i tak jak Bane'a rozwali Reynor, no to on zada obrażenia, więc chodzi o to, żeby się turlać koło, ale się nie doturlać. Żeby gonić Karakana, ale go nie złapać, tylko stać obok. No i oczywiście atakuje skałki i przebija się w kierunku przeciwnika. Reynor nie ma ani ulepszeń, ani tych lurkerów, w które tak dużo zainwestował, ale ma i tak przewagę w ulepszeniach. Ciekawe, czy ona wystarczy. Wyciągane są drony. Drony do obrony? Chyba tak. Sobie ciężko powiedzieć. Boże, w samego siebie chyba tutaj Serral uderzył tymi korosywami omyłkowo. Hatcherka rozwalona. Reynor czeka na ulepszenia. No, moim zdaniem robi dokładnie to, co powinien Włoch. I tak ma bazę po lewej stronie mapy. Teraz Serral go próbuje złapać. Nie jest to jednak takie proste. Korosiwy są na miejscu. I teraz bez ulepszeń? Boże, to jest najgorsza chyba możliwa chwila dla Reynora, żeby walczyć. Ale może mu wystarczą same liczby. Serral też swoim ulepszeniem troszeczkę doścignął przeciwnika, ale nie, no są posiłki. No i teraz tak. Jednak Reynor miał już za dużą przewagę. No i przeżył do przewagi dwóch ulepszeń teraz. Duża sprawa. W zasadzie już chyba nie da się tego popsuć. A nawet gdyby się dało, to jeszcze może lurkery zbuduje jakieś. No genialnie poszło. Serral już zapewne wie, że może być tylko gorzej. Próbuje chwytać te małe, całkiem korzystne bitwy dla siebie Serral. Ale no już jak na biomasie, to korosivami za bardzo nie trafi. Jeszcze Reynor się nie przejmował kontrolą jednostek za mocno. Rozwala Hatcherkę, no i dla Włocha nie ma już chyba tutaj rzeczy trudnych. Tak jest. Ma tę czwartą bazę, Reynor ma ekonomię, ma wszystko. Przewagę liczebną też ma, chociaż niekoniecznie w tym miejscu. Nie wiem, czemu część jednostek mu tam została w naturalu, no ale dobra. Gdzie się nie zacznie bronić, tak będzie dobrze. A, i zakopuje Roache, żeby się uzdrowiły pod ziemią. Ciekawe, że Serral się jeszcze nie poddał. Reynor na wszelki wypadek robi lurkery. Jakby coś poszło wybitnie nie tak. Ale teraz nawet pomimo tych jakichś dwóch dziwnych mutalisków w każdym miejscu i czasie praktycznie Reynor może walczyć. A co dopiero z lurkerami. No dobra, Serral spróbuje. No faktycznie jakieś takie niesamowite korosiwy jeszcze może mogą go uratować. Lurkery jednak się zakopują. Pierwszego właśnie uderza Serral. O, rozwalił tego lurkera korosivami. To było... Nie, chwilę on się przekopał. Boże, jakie to było szybkie. Aż człowiek nie może zobaczyć tak łatwo. Jak szybko klika ten Ricardo. No i oczywiście dalej korosiwy. Dalej granie na czas. No i próba rozwalenia ekspansji, ale niemożliwa. GG. I mamy wygraną Reynora. Bardzo ładna mapa. No świetnie prowadzona przez Reynora. Te zmyłki, to atakowanie, a jednak wycofanie się i to dwukrotnie. Ładnie go to ustawiło. Dobra, lecimy. Kolejna mapa. To jest oczywiście w dalszym ciągu finał drabinki wygranych. No i jest 1-1, także doskonale. Mam nadzieję, że chociaż ten pojedynek będzie w pełni pięciomapowy. No bo dzisiaj było 3-1, 3-1. Teraz może jakieś 3-2, no i jeszcze będzie mecz klem na Showtime'a. Też piękne starcie przed nami. Znakomite. Można w misji ewolucyjnej przyciągać aberracje własne, no ale ten chodziło o turnieje bardziej. Taki mikrofon, no w opisie jest, są słuchawki podane, HMDC 27. Dobra, spoko. Ekspansja oczywiście budowana przez Reynora i Serrala. To samo otwarcie, które było na poprzedniej mapie. No i podobnie wysłane Overlordy, żeby dowiedzieć się właśnie, czy takie zagranie szykuje rywal, czy może jest jakaś duża zmiana. Ale na tak dużych mapach ciężko być agresywnym na początku. Tak się zastanawiam, a propos tego przyciągania własnych jednostek Viperami, tak jak nasz, bo często w ZvZ w takich długich grach jest tak, że są Hydraliski, Vipery, no i wiadomo Lurkery, ale często wymiana sprowadza się do tego, czyje Vipery zostaną wyciągnięte i wtedy jak my wyciągamy Vipery przeciwnika i on nasze, to może opłaca się przyciągać nasze własne Vipery tymi Viperami, które pozostały z tyłu. Może to nie takie głupie, tylko że też nigdy nie ma pewności, który nasz Viper zostanie wyciągnięty i czy jak użyjemy umiejętności, to czy ten Viper, który chcemy, przyciągnie naszą jednostkę, bo żeby nie było tak, że nasze przyciągnięte przez rywala Vipery nawzajem się zaczną też przyciągać i takie przeciąganie liny to do niczego. Można Viperami własne Lurkery z niekorzystnej sytuacji wyciągać. No tak, tak, tylko to bardzo trudno zrobić tak szybko, bo przeważnie jak rywal nam wyciągnie naszego Lurkera, no to już niewiele można zrobić, chyba że po prostu... Nie wiem, ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, kiedy to by było do użycia. Kiedy by to miało sens. To musiałyby być bardzo dziwne scenariusze. Ej, ale chciałbym zobaczyć kiedyś faktycznie taki meczyk, gdzie miałoby sens, na przykład na tej mapie załóżmy, tutaj między pierwszą a trzecią bazą, no jest taki klif z porawy, nie? I tak na przykład tutaj przerzucić sobie jakiegoś Lurkera z jednej bazy do drugiej, o ile to możliwe. Abdaktem. Zrobić sobie taki transport. To samo można Overlordem zrobić, no ale może kiedyś się zdarzy taka gra, gdzie akurat Overlorda nie będzie. Albo trzeba będzie to zrobić jakoś bardzo szybko. Nie no, na pewno wrogie Lurkery można wyciągnąć Viperem z ziemi, to jest pewne. To jest pewniaczek. Dobra, jak widzimy, Spire jest budowany zarówno przez jednego, jak i drugiego zawodnika, czyli mamy łudząco podobną mapę trzecią do tej pierwszej, czy może nawet minimalnie do tej drugiej, chociaż na pierwszej mapie obaj grali Spire. Też ciekawe, no bo Reynor znowu ma właśnie Spire szybszy. Dokładnie tak samo jak na Cosmic Sapphire. Może znowu Mutaliski. A może jednak... Jakby obaj zagrali Korruptory. Nie, ja najchętniej bym zobaczył Mutaworcy, ale Mutaliski na Mutaliski to też jak wieloryb w Wiśle rzadkie zagranie jest. Trochę jak Feniksy w PvP, ale jeszcze rzadsze. O, piękny zwiat. Idealnie jak się Spire zakończył i teraz się Serral pewnie zastanawia, czy powtórzyć to, co zrobił już wcześniej w trakcie tego meczu, czy dalej Korruptory, czy może jednak Mutaliski. Ciężka decyzja. Ale co to będzie? A może nic. O, Mutaworsy będą, super. Obaj robią Mutaliski, ale ciekawe, czy się zatrzymają. Ale nie, oni się nie zatrzymają. Już widzę, jak szybko zajmują ekstraktory w czwartej bazie. Tutaj będzie mutaliskowanie na całego. Chociaż Reynor trochę psuje zabawę, bo robi roache. Dobra, powolutku, powolutku. Reynor ma zdecydowaną przewagę w zaopatrzeniu. Natomiast teraz będzie ciekawa sytuacja, bo Reynor wlatuje jak gdyby nigdy nic Mutaliskami, a tutaj surprise, motherfather. O nie, nie gonił go Serral, naprawdę szkoda. Liczyłem, że pogoni i będzie łapać te Mutaliski innymi Mutaliskami. Trochę jak Korruptory to wcześniej robiły. Robi też swoje roache Serral. No to mega ciekawy scenariusz. Ej, chwila, teraz Reynor leci Mutali... A nie, to Zerglingi są przecież. Dobra, dobra, spokojnie. Jak mu czyści Serral Overlordy na mapie na pewniaka, bo przecież jak się tak rozdziela, to teraz duża chmara Mutalisków Reynora mogłaby z nimi zawalczyć. Piękny to scenariusz. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby obaj mutaliskowali. Poza tym i tak robią roache. No, bardzo dużo roache nawet teraz dorabia Finn. Ej, ale się... Reynor trochę się pogubił. Miał przewagę w zaopatrzeniu, a teraz ten supply block jest tragiczny. Bardzo, bardzo dużo da ulepszenie do pancerza. Kiedyś to nawet tam sprawdzałem właśnie, ale pancerz jest niesamowicie dobry na Mutaliski. One jakiś dziwny system liczenia swoich ataków mają i generalnie to dużo lepszy jest pancerz niż atak, mimo że trochę więcej kosztuje. Ale te pociski Mutalisków, które się odbijają, robią o wiele mniejsze obrażenia przez to, że już jest chociażby +1 do pancerza. Dobra, ulepszenie zakończone. Serral na pewno teraz chciałby stoczyć walkę w powietrzu, no ale Reynor... Nawet o tym nie myśli, robi spory. A tutaj jednego spora zapomniał chyba postawić. O, straci ekstraktor? Nie, chyba nie straci. A może i tak. Tak, trochę jak w StarCraftie 1. I co ciekawe, podobnie jak w StarCraftie 1 defilery oraz plaga była świetna na Mutaliski, na mas Mutaliski, to tutaj też taki Viper mógłby trochę podziałać. Oho. No dobra, jest ciekawie. Pamiętajmy, że tutaj jest wieżyczka, że tu jest spor, którego może nawet Serral chciałby rozwalić roachami, ale trochę przeszkadzają te wrogie roache. I leci do innego miejsca. No tak nie wiadomo, czy może. Oj, to jest fajne, bo on kolejny ekstra... O, jakie to jest techniczne, co robi Serral. Po prostu rozwalił już drugiego spora, znaczy ekstraktora przeciwnikowi. Teraz już spora właśnie. I dzięki temu będzie mieć po prostu więcej Mutalisków. Piękna sprawa. Reynor skapitulował, jeżeli chodzi o walkę Mutaliskami na Mutaliski i robi Hydraliski. O lala, no przy takiej liczbie Mutali, no to już nie ma żartów, to już wieżyczki klękają. Bardzo ładnie królowe zagrały na czas, no i teraz pytanie, czy Serralowi uda się przechwycić przeciwnika. Jakoś tak krzywo lecą te Mutaliski Serrala. Aha, bo on chce się połączyć z inną grupą, no ale przez to teraz nie złapał tych wrogich Mutali. Gdzie leci Serral? Czemu na lewą stronę? On tam myśli, że... Może myśli, że Reynor tam ma swoje Mutaliski, ale nie schował się. I kolejne wejście Fina. Teraz już zobaczył Hydry, już wie, że... W bitwie lądowej jest rywal trochę... O, niebezpieczna. Teraz jak wleciał, trochę może przypadkiem, ale to jednak niezłe wejście, niezły wlot. Na pewno pod spory nie chce zbyt agresywnie wjeżdżać Serral, ale będzie jeszcze szukał luki w obronie. No i zobaczcie, że robi też znowu te Bane'y z prędkością. Ale wie, że Banelingami prawdopodobnie tego nie wygra, więc też mamy przejście w Infestation Pit u Serrala. Reynor dużo dalej ma posuniętą technologię. Ale będzie mieć problemy z wydobyciem, bo piątej bazy na pewno długo nie zbuduje. O, Infestory. Ale będzie, ale będzie. Czy nie będzie, czy będzie? O! Serral kręci głową, wie, że tutaj będzie strata gigantyczna. Jezuniu, ale go teraz walnął. No to był krytyczny błąd. Brawo dla Reynora, no bo się otrzepał z tego zergowego błota. Pięknie siadło, pięknie weszło. Zaskakująca w sumie sytuacja. Serral się nie spodziewał Infestorów, a tym bardziej tego Fungala. Piękne wejście. I już są lurkery. Już lurkeruje Reynor. Piękna różnica, jeżeli chodzi o technologię. W ulepszeniach w sumie też przez chwilę Reynor prowadził. Teraz się to zrówna. Piątej bazy Serral już nie zabezpieczy. Natychmiast Reynor w ogóle rusza na kontrę. Pięknie wyczuł chwilę. Podoba mi się ta ukryta baza w dolnym prawym rogu. To też niezły zmysł, żeby jednak się odkuć ekonomicznie. No a poza tym chciałby powalczyć Mutalisków już jak na lekarstwo. Zacna batalia, ale walka pod lurkerami, no to jest niedopuszczalna. Nie ma prawa jej wygrać Serral moim zdaniem. Im dłużej zwłaszcza się będzie dziać. Teraz ładne przekopanie lurkerów. No i GG! Dokładnie. Jedno złapanie Mutalisków, ale jak potężne, jak masywne. I Reynor na prowadzeniu 2-1. Doskonale. No i wystartowaliśmy. Mapa Tropical Sacrifice. Reynor Serral, 4. mapa. No faktycznie mógł się zniechęcić po tej mapie Serral, taki ma wyraz twarzy. Niezadowolony na pewno, Reynor za to w pełni skupiony, jest rozpęd. No chce w końcu wygrać z tym Serralem Reynor. Znaczy no zdarza mu się to nadal, ale rzadziej niż by sobie tego życzył. On by chciał wrócić do tego, co kiedyś mu się zdarzało, czyli nawet kilka wygranych z rzędu nad Serralem. Dokładnie te same otwarcia robią. Ani jeden, ani drugi nie chce zaryzykować na początku. Ale ciekawe, że tak się na chwilę zagapił tymi Mutaliskami, bo akurat no już na pewno nie jeden mecz Mutaliskami grali w takich pozycjach zawodnicy i no absolutnie kluczowe jest, żeby nawet na chwilę ich nie spuścić z wzroku. A tu się tak nietypowo stało. Akurat idealnie były ustawione Infestory do Fungala. Perfekcyjnie wjechały na ekran. Świetny Fungal. I pozamiatane. Niewiele można było zrobić w tamtej chwili. Chociaż niektórzy zawodnicy jeszcze by próbowali te Mutaliski rozdzielić na różne strony świata i uciekać właśnie jakoś tak, żeby może więcej udało się uratować. Ale Serral już był taki trochę zrezygnowany. Wiedział, że to i tak będzie duża strata i nie minimalizował trochę tych obrażeń. Teraz stały element gry, czyli z zerglingami patrzymy, gdzie jest 3. baza, jak się da, to trochę ją tam można poobijać, ale nic dużego. No co najwyżej takie lekkie podgryzanie. No sporo zerglingów robi teraz Reynor. Też się czasami zastanawiam, jak duży wpływ na zawodników ma taki flow całego meczu, na zasadzie, że teraz super się udało Reynorowi wygrać po takim dużym błędzie Serrala i ciekawe, czy czasami jest tak, że na kolejnej mapie uznaje, że dobra, to teraz go szybciej docisnę. Już na początku, na 25 dronach zrobię maslinga i potem co innego. Czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, w jakim stylu wygra poprzednią mapę i jak zagra kolejną. O. No proszę, Reynor naciska i to znacząco. Serral jednak ma Bane'y. No obronił się tutaj, powinien się obronić. W pierwszej bazie Fina też biegają zerglingi, no ale upilnuje je Fin. Powinien bez problemu dać radę. Widzę, że już Roach Warren w budowie. On nawet gdyby tutaj zamarzył o jakiejś ciekawej dalszej presji Reynor, to nic się takiego nie wydarzy. Serral w sumie mógłby z tego zrobić jakiś atak Roachowy. Lekkie męczenie przeciwnika miało miejsce, no i teraz to, co troszeczkę już tutaj wcześniej widzieliśmy, czyli Serral robi same roache na 38 dronach, będzie bardzo mocny atak. Natomiast ciekawe czy... O, dobra, zacna eksplozja. Ale chyba musi już po prostu do końca uderzać, do końca atakować. No i zaczyna się wstępna bitwa. Reynor chciałby w połowie mapy te roache połapać, ale nie udało się. Boże, 2 roache, 3 roache prawie były tutaj już przekręcone, ale jednak nie padły i teraz Serral je może zamienić w Ravagery i zresetować ich punkty zdrowia. Chociaż trochę brakuje mu gazu, chciałby jeszcze pewnie jednego z tych roaczy tak zamienić, ale ważniejsze jest zrobienie kilku bane'ów. Serral w mocnym natarciu, zaraz może skończy potyczkę i będzie szybkie 2-2. No, podejmuje ryzyko Finn, no i dosłownie jednym atakiem to chyba skończy. Pięknie weszła. Ciekawe skąd on podjął tę decyzję. Czy już wiedział, że tak się dobrze obroni przed pierwszą presją Reynora? No idealnie, no. Łatwo. Naprawdę łatwo. Bezproblemowo. I już 2-2. Kurczę. Przyzwoicie się obronił i... Właśnie to mi też trochę zaimponowało, bo w trakcie, kiedy on jeszcze mikrował przed... No tam się bronił przed tym atakiem zerglingów Reynora, to on już wtedy zrobił Roach Warren i Extractor. I tam się dalej bronił przed tymi lingami. Ktoś wcześniej się zastanowił, że warto taki atak przypuścić. Ale też niezła mapa, no. Tak faktycznie może nawet do tego całkiem przyzwoita. Mniej śpiewał, dlatego GG. Nieźle. 2-2. Wymarzony przeze mnie scenariusz. Decydująca mapa Stargazers. Myślę, że piękna mapa właśnie na sam koniec. Potencjalnie przecież... No tutaj się mogą doskonałe scenariusze dziać, zwłaszcza jak zawodnicy wykorzystają jakieś Nydusy albo inne takie podchody. Dobra, Overlordy lecą na pozycję. A my zobaczymy... Jaka taktyka jest tą, którą wybiera się, gdy trzeba wygrać mecz? Chyba że no, ktoś tutaj uzna, że czas na taktyczną stratę meczu, ale no to jakby tak ktoś podchodził do tematu, no to chyba już by przecież nie doprowadzał do wyniku 2-2. I też umówmy się, dużo łatwiej jest wygrać finał, gdy mamy 1 punkt, bo ten, kto wygra właśnie nie tylko będzie już w finale, ale przecież finalista z drabinki górnej, z drabinki wygranych ma 1 punkt i wtedy zamiast wygrać 4 mapy musi wygrać tylko 3. Oto jest między innymi też ten pojedynek. Obie haczerki się kończą, ani razu nie zrobili czegoś innego na samym początku. Na pewno trochę też te mapy do tego zachęcają, żeby nie szaleć. Niech wygra lepszy. No właśnie, lepszy, czyli który? Też niezła mapa, żeby zrobić takie czasami dziwne otwarcia, gdzie się nie zbiera gazu, albo zbiera się go bardzo niewiele i na przykład szybciej 3. bazę można by to postawić w tej schowanej ekspansji, ale nikt tego nie robi. Obaj stawiają 3. bazę w tym samym miejscu. Za różnica, kto wygra, jak i tak w finale będą grali? Niekoniecznie, niekoniecznie. Są do pokonania, tylko inni gracze muszą mieć świetny dzień, a oni taki właśnie gorszy. No i przede wszystkim te +1 w finale też jest ważne. Ten 1 punkt darmowy, znaczy no nie darmowy, wypracowany. Niech wygra lepszy Zerg, tak jest. Jak widzimy, tylko Zergling sprawdza, no tak warto się upewnić faktycznie, czy te minerały tutaj są wydobywane, czy na przykład Reynor chce bardzo szybko zagrać 4. bazę. To by było dziwne, to by było nowe, ale może się zdarzyć. Chociaż w sumie nawet interesujące, że tam żadnego Overlorda nie chcą postawić Zergowie. No może jakiś późniejszy Overlord w sumie będzie w tym miejscu, w okolicach godziny czy 11, czy 1. Bo najpierw te 3 pierwsze Overlordy, czy chociaż 2... A może i 4 powinny tak być rozstawione, żeby widzieć, czy coś wypełza już z bazy przeciwnika. to jeszcze będzie na pewno momencik, zanim się to... Chociaż chwila. Tak chciałem powiedzieć, zaraz się rozkręci, ale to jeszcze chwila, ale nie, spokojnie. 44 drony i Serral przestał. No, taka decyzja. Orzesz ty. I Reynor zrobi Overseera zaraz, no bo Lair się kończy i on w zasadzie już teraz powinien tego Overseera zacząć morfować. A to jest kilka sekund straty. Jakby... O, wow, on dalej nie robi Overseera do zwiadu. To Serral jest... no pewnie przeszczęśliwy, chociaż jeszcze nawet nie wie z jakiego powodu, ale Reynor nie zrobił O Boże, on jeszcze Spire robi. Najgorzej. Najgorzej. Dokładnie ten scenariusz, to jest wymarzony scenariusz dla Serrala. Właśnie chcemy, żeby tam oponent inwestował w jakieś tam... Spire czy nie Spire, a my robimy Nydusa. Co ciekawe, to wszystko na oczach Reynora robi Serral, ale Reynor nie widzi tego? Aha, no może i widzi, ale reakcja była taka wczoraj. O Boże, wczorajsza, jeszcze się sam trochę jajkami blokuje na rampie. No nie no, no to panie, to wchodzi jak masa na kwarantannie. Pięknie. I na dole kolejny Nydus. No ale tutaj jest taka przewaga liczebna, że chyba Reynorowi no, nie sposób się obronić, ale no w sumie z dronami może jest też jakiś potencjał. Korosiwy na pewno też będą musiały jakoś się połączyć. Trafił jedną królową, ale tylko jednym korosywem. Reynor ma też przewagę w Roachach, to ulepszenie do ataku jest nawet nie bez znaczenia. Spine Crawler się kończy, nie chce przy nim walczyć Serral, no może jednak za mało ma fin, może jednak, ten Corrosive chyba tutaj też trafił. Ej, Reynor żyje! Reynor jeszcze się nie poddał, 17 dron straconych, wszystko mocno rozgrzane, ale żyje. Jeszcze daje radę. Kurczę, trzecią bazę, jak mu rozwali Serral, to nadal będzie to chyba całkiem udany atak. Sam mógłby zacząć dronować, ale w dalszym ciągu robi tylko i wyłącznie roache. Tutaj anulowane wszystkie jajka. Reynor się wycofuje i chyba zaraz zacznie zbierać surowce z okolicy godziny 11. Czy to są drony? Nie, to są roache. Ej, no to w tej sytuacji Reynor musi, no, coś robić. A, tutaj jest haczerka bardziej do środka postawiona. Jak widzimy, Reynor anulował Spire, żeby mieć dodatkowe minerały na te roache, bo możliwe, że bez tych kilku roache w ogóle by nie przeżył. No dobra, fajnie się zaczęło. Myślałem, że szczerze mówiąc Serral wygra tym puszem, bo wjechał on dosłownie w idealnym momencie i czasie i miejscu nawet. No ten Nydus akurat chyba po nic. Trochę się wkurzył Serral, taki był niepocieszony, że stracił tego Nydusa. No dobra, gramy dalej. Odbudował część dronek Serral i robi swój Spire. Ej, ale moim zdaniem to Reynor prowadzi. Ulepszenie przewagi jest. 3 przy Spire. Trzecią bazę też posiada. Wcale nie będzie mieć dużo późniejszych ekstraktorów. Lepiej, no. Chyba lepiej Ricardo. Teraz masa roaczy, żeby przywrócić pokorę Finowi. Może wymusić właśnie znowu roache i Ravagery, żeby no, miał mniej kasy na Mutaliski, a Reynor sam dokładnie znowu zamarkował wejście i powraca. Zupełnie jak na jednej z poprzednich map, gdzie się udało ostatecznie wygrać Reynorowi, to było na Inside and Out. Zamarkować atak i teraz robimy co innego. Mutaliski, ale na wszelki wypadek dorabia też roache. No, Serral w natarciu, ale tak naprawdę nie może tutaj wchodzić. Na pewno nie jak jest Spine Crawler, chociaż on jeszcze nie jest zakopany. Przewaga w zaopatrzeniu Reynora, przewaga w liczbach, generalnie duża przewaga. No i teraz trzeba będzie się z perspektywy fińskiej bronić. Kiedyś oczywiście to był jeden z najmocniejszych elementów tego zawodnika. Tak długa obrona, że potem wygrywał w długich meczach. Po prostu lepsza kontrola, lepszy plan na grę. Ale te czasy tak trochę minęły, no i też w zasadzie Reynor może nie doprowadzi nawet do takiego scenariusza, bo już teraz idzie masa roaczy pod bazę fińską. Mutaliski czerwone faktycznie liczniejsze. No ale teraz Reynor z kolei ma przewagę w roachach, ulepszenia są, wszystko jest, ładnie ciekawie się ustawia tutaj Serral w tej batalii, aczkolwiek proporcje są bardziej korzystne dla Reynora. Mutaliski powróciły, dużo mogą odmienić w tej batalii, ale już chyba obrażenia zostały zadane. Podchodzi Reynor, snajpuje pięknie Ravagery sporą grupką Roachy. Na dole też są zadawane straty ekonomiczne. Lepszy Reynor, chyba za dużo jest Reynora, mam wrażenie. I jeszcze Mutaliskami do pierwszej bazy blatuje. To jest świetny ruch. Znakomity ruch. I jeszcze Hatcherkę mu rozwalił. No to panie. Jednak wjechał tutaj jak inflacja w oszczędności Reynor i mamy GG. Zadowolony finalista Ringhack Masters Europe Atlanta. Znaczy Atlanta Europe. Jest radość, jest szczęście. Jednak oszuka przeznaczeniem. Piękna sprawa. A dynamiczny całkiem pojedynek. Żadnej bardzo długiej gry. Przykra sprawa. Serral, musisz wygrać, żeby nie było, że tylko ja z tobą wygrałem, Geralt. No to byłby achievement niezły, nie? Tylko jako jedyny wygrać z Serralem na turnieju. No Reynorowi też się powiodło. Bardzo ładny pojedynek. Oczywiście jeszcze dzisiaj będzie kolejny, też potencjalnie bardzo dobry klem na Showtime'a. Nieźle, fajnie było. Zacne ZvZ. Tak, szybko przeszli do przerwy. Dobra, well played. Zając Dreamhacka to nie będzie żadnych wywiadów. Ten podpis na dole. To jest coś pięknego. Witaj dyrektorze, jeżeli czytasz to, to ja wypiłem twojego monstera. Nie jest mi przykro, chcę, żebyś wiedział, że to ja. Piękne. That is why I'm here. I'm ringing the phone, and yeah, is he gonna pick up? Will he pick up? He picks up. Yeah, I picked up. What's up, guys? Nice. Thank you very much. Thank you very much for picking up. I wasn't sure if you were gonna, but yeah, what a beastly series, man. So first of all, first and foremost, let's address the doubters. Have your peace. Yeah, you were one of the doubters as well, Cats. You know, at one of your builds, I was planning on putting a hatch in my wall, but then after hearing what you said about me in the pre-game interview, I changed my mind and I decided to not go for it. Wardy was one of them as well. And it's just I am honored that you knew, yeah. What build did you have from Wardy? No, I did not have any builds from Wardy. As we know, he sucks, so you can't really copy much from him. But no, just kidding. Well, he does suck a bit. Oh, someone is knocking. But 1 second, someone is knocking. Oh, who could it be? Excellent. Oh. Excellent performance, sir. Thank you. Thank Congratulations. You. Thank you. Thank you so much. Nice, nice. Look at this, the butler. This is it's cheesecake. Premium service right here. It's wine and cheesecake. Wow. I'm only allowed to eat if I win. So when I do win, I do enjoy it. You know. I love it. Is that a blueberry cheesecake? I have no clue, but it's delicious. That's amazing, man. So yeah, moving on from the doubters, which by the way fuel you. So in a certain way, you know, in a roundabout way, you're welcome, because I feel like we gave you extra power there to go off of. Perhaps. But yeah, I mean, that was an incredible series, pretty much what we expect from the two of you playing all the time. And yeah, let's go a little bit over the games, I guess. The first game didn't go in your favor. It was looking really good. You had the Spire a little bit quicker than Serral. You got to the Mute a little bit faster than Serral. And then he went into Corruptors, which is more or less what we were expecting, right? Like Wardy brought it up during the cast as well, that he would most likely just do a Corruptor Roach push. And you had +2 melee, which is kind of like an unusual response. Very cool against the Roaches, but it didn't end up working out. So what tweaks do you think you could have made there? Well, I think that kind of push is really easy to hold. I just didn't see it coming. Honestly, I didn't play too good. Like, even in the early game, while I was pressuring, I was banking up a lot of resources. But that's a classic Reynor first game, you know? Like, even if you're ahead, that's true. You gotta lose it. Like, I always lose the first game, no matter. It's for the fans. It's for the comeback, right? Yeah, it's a cheeky warm-up, you know? Yeah, cheeky warm-up. So in retrospect, then maybe Spine's a little bit quicker, or what would you do differently? If you identified what was coming a little bit better. I mean, if the early game is cleaner, I don't think he has a chance. Like, that kind of push, the way he did it, I can hold it with mass links, basically. Like, I almost held it accidentally without seeing it coming in 19 rounds. It was so close, yeah. Yeah, like, imagine if I see it coming, I cancel some Mutas, I just make some links, some Banelings. I see. Rambai, Spines, Spores, perhaps, as well. Like, Spores are really annoying because you can't really fly Corruptors into Spores. So there's a micro war going on, then a Rambai, it's so annoying. Yeah. Yeah, and yeah. It seemed like a little bit of a snowball too, right? Because when you see the push, you kind of just pull the Mutas back, and they took a lot of shots from the Corruptors. Like, not the best angling, probably because you were scrambling for a defense there and the surprise. So, all right, let's get past that one. And then Inside Out, you had a pretty cool comeback, I would say, right? Because he got faster to the Muta, and that felt like that was a surprise. Is there a reason you didn't make an Overseer as soon as your Lair finished, or weren't as diligent in scouting? Because I feel like that's where he got his lead, where he saw your Spire. I knew he was going to do Mutas, because otherwise he would have had faster over speed. Like, I pretty much knew. So, like, that kind of Muta after Roach, you don't really need to be too careful about it. Like, you can easily react after you see it, you know, after you see the Spires or even the first Mutas pop, because it's usually 7-8 Mutas at best. So, like, it's not like he's going to go across the map and kill you, you know. You have Queens, and then he's going to go for the Ovis, so you have plenty of time to react to that kind of stuff. But yeah, I feel like that game I just slightly outplayed the poor Roaches. It's you were going at 100 miles per hour. There's no doubt about that. I was so fast, my fingers were burning after. Yeah, I mean, we were definitely admiring just how fast you were and in your approach as well, right? You had the Hydras, but not really transitioning to the Lurkers in favor of just non-stop aggression, and yeah, you definitely broke a hip or two in the process. Yeah, I guess for me, like, because he saw the Spire, he had the option to make more Muta, and he did get map control. So to me, it did feel like a little bit of a comeback that game. You feel like you were always in control, always safe, or? I feel like the early game was good for me with the fake pressure and stuff. I feel like that was one of the things I prepared, and I felt like it worked out, because even in the early game I kind of outplayed him with the 5 Roaches. I killed a couple of Roaches, and then with the Lynx I killed the Queen like a drone. That was good for me. And that kind of stuff, especially misclicking a lot, is very heavy on the opponent, especially someone like Yona, which always pretends to be perfect and stuff. So if you kill a Queen, you kill a drone, you outplay him a little bit here and there, he's going to lose it. So I was not sad about that game, that's for sure. No, it was an amazing game, for sure. And I think it displayed your strength versus Jonas, like, more than anyone else can. You're probably the fastest Zerg player around, right? So it really kind of shows when you go into that mindset, and you really, like, outdid him in that game, for sure. So as fast and as good as he is, that was incredible to watch. Data C, is there anything in particular, anything super special about that game that you want to bring up? Yeah, that was wild. I don't know. I think I think Yona is not confident against my Muta Roach style, and he's trying to find ways, and I think making 20 Mutas randomly is not it. Like, it creates definitely a weird scenario, because if I go 6 Mutas and then he makes 12, and then what do I do? You know, do I make other Mutas? Do I make Hydras? Do I, like, what if he stops? What if I make 10 more Mutas and he stops making Mutas? Then it's a weird scenario, and I think I shine better in those kind of games. You know, more chaotic, more hectic, for like a bit more on speed. So that's my kind of game. Yeah. Yeah, I mean, I thought when he got fungled with all of the Muta, like, he lost all of his map control, right? And that was a beautiful fungal. You needed to have all the pieces ready there, and then you just kind of capitalized on that. Do you find that was, like, too big of a mistake? Because obviously I thought, you know, wanted to trade some Muta to transition himself. He had too many, it felt like, for the stage in the game where you were with Vipers and whatnot coming up. So, yeah, where did it fall apart for him then? I mean, honestly, the mistake he did was just to make that many Mutas, you know, that thing was always going to happen. Maybe it's not a fungal, maybe, but at some point you got to lose the Mutas, and then I just walk across the map. I have better tech, I have more army than you. Like, he just made 30 Mutas for what? I have Lurkers out. It's not like you're going to go Banelings or anything. What are you going to see with the 30 Mutas? You know, like, as long as I have Spores, I'm safe. So I feel like the main mistake he did was definitely to go that many Mutas. So yeah, I felt like something like that was always going to happen. When I saw more and more Mutas coming, I was happy, honestly. Yeah, and they're hurrying me up, so we have time for maybe a question or two. I'll slip in two if I can. We'll skip through Tropical Sacrifice, just a build order loss for the most part, right? Both choosing to be aggressive. And then the final map, Stargazers. I mean, that was hella cool. You cut Link speed of all upgrades. Is it a Stargazers thing? Is it a thing of you thinking, oh, like, it's a defensive map, or what is it? Yeah, honestly, I came up with that today. I was like, first of all, I feel like I won the series beforehand, because I felt like I outplayed him in the Vitos a bit. Because yesterday I was thinking, I was like, oh man, I don't want to play Stargazers. It's just gonna camp, sit there, nothing's gonna happen, blah blah. And then I was like, no, but I kind of want to play Stargazers. I'm gonna force some stuff, you know. I feel good in the standard game. So I was like, I don't want to play Moondance. That map is 50-50. So I go up to the Vitos. and with the plan of vetoing Moondance, because I really don't like the map. I was like, maybe I'll just veto Waterfall instead and hope he vetoes Moondance. And I vetoed Waterfall, guess what he vetoed? Moondance. So that felt like a win already for me, honestly. But, that's awesome. And I mean, the strategy was really cool. You definitely got pretty far ahead from just the cuts in the early game, right? Just like heading into the mid game. But then he recognized that. He probably thought, I'm too far behind, went for the Nydus, which Wardy also pointed to. And it looked really good for him. So for me, it felt like if he reinforced through the Nydus, there was a high chance that he killed you. You were coming from the natural and the main. Your queen was blocking from the natural. Was that super scary for you? And were you happy when he went for the third? I mean, your crisis management was obviously superb. You were taking the base as he was taking your third, but you were far enough ahead that you capitalized. Yeah. Do you think that was a misjudgment from him? I mean, honestly, I was pooping my pants a bit because he had a lot of units. And at the end of the, while I was holding, I was like, damn, I didn't cancel my fourth base, because I think if I cancel my fourth base, then it's an easy hold. But like in the end, it worked out because I gave up the third base. And I went to the fourth base. It was kind of, I don't know, it just worked out well for me in the end. But yeah, I was definitely pooping my pants. That's awesome. Final question on that same vein then. Do you think if you resume from replay, you can hold that attack if Serral just reinforces through the Nydus into the main instead of going to your third? Yes, because I definitely played it bad. If I have all my stuff in the main base, then I make two spines instead of one, cancel the fourth base. I think it's an easy old one. Oh, okay. So we resume from replay a little bit before the Nydus then? No. As soon as I see the Nydus, as soon as I see the Nydus go down, I think I can hold it. Cancel the fourth immediately, make 2-3 spines in the main instead of one. That's awesome. Get up everything in the main base. Yeah, I think I can. Well, congratulations, Ricardo. Thank you very much for this lengthy interview. It's always great to talk to you. And yeah, I mean, any shout outs, anything you want to say to close things off as they're yeah, shout out to Red Bull, shout out to Kaisi, shout out to the great guys, and shout out to my Discord, and shout out to Rotti for bringing me the cheesecake. That's a lot of shout outs, but I'm sure you got them all. All right, man. Are you gonna win? Yeah. The whole season? Yeah, I'm feeling confident. Feeling confident. Fantastic. Thank you very much. Take care. Thank you. Thank you. No, Reynor nawet czuje się na tyle pewnie, że ma wygrać cały turniej, kto wie. Aż Claris wstał prawie i zaczął klaskać. No, klaskanie się zgadza. Dobra, zacny pojedynek, zacny mecz. Za chwilę oczywiście jeszcze jedno starcie. Klem na Showtime'a. A, czekaj, wypytał go intensywnie Kac o te wszystkie rzeczy. Jeszcze o przemyślenia na temat obrony tego Nydusa na ostatniej mapie.